dobry kochani, mamy dzisiaj niedzielę, jedziemy na razie na Dolinę Chochołowską przez Zakopane. Zobaczcie, jak nas pięknie Giewon tutaj wita. Och, teraz pięknie Giewon widać. Szczyty pięknie odsłonięte i idziemy w szlak. No i witam się z Wami już z tej strony. Jesteśmy już na szlaku. Idziemy na Dolinę Chochołowską do schroniska. A potem się zobaczy, czy wejdziemy wyżej, czy nie. Dzisiaj już ubrani bardziej funkcyjnie. Buty spisują się na medal. A tam w tle macie jeszcze Giewon. Tam przebija. Delikatnie go widać. Trochę Was trzęsie, no niestety. Pika, patyka nie ma, a gimbalem nie naładowaliśmy. Pogoda jest piękna, niebo praktycznie bezchmurne, trochę mrozi, ale dzisiaj cieplej ubrani. Idziemy. Właśnie, kochani, minęliśmy tutaj pierwszą polanę oznaczoną przez Tatrzański Park Narodowy. To jest polana z krokusami, która jest teraz totalnie zasypana. Myślę, że tego śniegu to tak przynajmniej z metr tutaj jest. Pogoda jest doskonała. Jest cieplutko. Troszkę mroźnie, ale jednak mimo wszystko ciepło, słonecznie. Połowa drogi za nami. Ale trzęsie. Ale jest fajnie. Idziemy dalej. Tutaj, kochani, dochodzimy do jaskini, ale coś Wam jeszcze pokażę. Dla tych, co idą szybko i mogą tego nie zauważyć, tam na górze mamy tabliczkę z naszym papieżem. Już Wam... Nie wiem dokładnie, czy jest to oznakowanie szlaku papieskiego, bo na pewno jest to szlak papieski. A tutaj właśnie mamy tę jaskinię i tak mnie to ciekawi. Jeżeli ktoś z Was był, to tam się da wejść. Tam wcześniej też jest jedna taka jaskinia. I tutaj mamy kurci, 9, 10, Leopolda, Knitowicza. Nie wiem, nie widzę. Spora wada wzroku. Jakaś tablica kurci. Ale jak wiecie, czy w tych jaskiniach, czy w tej jaskini tutaj na trasie na Dolinę Chochołowską, czy tam się da wejść, czy tam jest później jakoś szerzej, o co chodzi z tą jaskinią, to dajcie znać. Bo ja się zawsze zastanawiam, jak tutaj idziemy. Pierwsze szczyty już są odsłonięte. Idziemy dalej. O, tutaj mamy potok. Tutaj mój mąż za pierwszym razem buty mył, bo wdepnął w coś. Nie w coś, tylko w błoto. W błoto. Niech będzie. Nie będę się kłócić. Jesteśmy właśnie w momencie, gdzie tu najczęściej, jak byliśmy, to zjeżdżaliśmy, a nie schodziliśmy, bo jest to mega ślisko, chociaż dzisiaj pięknie jest obsypane, ale zobaczcie, jaka ilość śniegu. Świetnie, pięknie to wygląda. Ale to jest ten moment. W ostatnim filmiku też Wam o tym mówiłam, jak wchodziliśmy z Ksawerem na Dolinę Chochołowską do schroniska, że to był właśnie ten moment, gdzie zjeżdżaliśmy, nogi się rozjeżdżały. Także idzie się fajnie. Jest przepiękna pogoda. Cudownie. Tego śniegu to się tak już teraz... Na ten śnieg się tak napatrzyłam, że już teraz to ja w sumie mogę na tą wiosnę czekać. A co tam? Na mnie już wiosna może przyjść. Śniegu zażyłam. Tu go jest pod dostatkiem. Więc wiosno, przybywaj.
dochodzimy już do schroniska. Tam jest prawdopodobnie szczyt, który nas interesuje. I debatujemy, czy na niego wejść, czy nie. Mi trochę czasu szkoda. Ale mąż wszystkie argumenty wysuwa za. A ja widzę tylko te przeciw. No pogoda to solidny argument. Nie ma się co oszukiwać. To właśnie tutaj ta polana jest w marcu cała w krokusach. Tu jest krokusowe szaleństwo, jest fioletowo. A teraz w śniegu tyle. Więc no nie wiem, może kawałek wejdziemy, zobaczymy jak trasa. Relacja z reszty debaty później. A tam jest chyba Wołowiec. Tak mi się wydaje. Rakon jest cudowny. Jesteśmy pod schroniskiem. Zobacz, jak tam się pani z pieskiem bawi. To jest jakaś zorganizowana grupa. Jakieś kolonie. Winner Camp, coś tam, coś tam. Ale zobacz, jak tam się pani fajnie z pieskiem bawi. O, a tu jest drugi piesek. Tu nasze schronisko. Nasze schronisko mamy tu. Już was oddalam. No i debatujemy, rozważamy. Pogoda cudna. Widoki cudne. No i idziemy w stronę tego Grześka. Czy my tam wejdziemy, nie wiem, bo jest tam strasznie gorąco. Jednak jesteśmy za ciepło ubrani. Ale zobaczcie, jakie widoki. Ale raj. Jest strasznie strome podejście. Jakoś ostatnio, jak szliśmy, zobaczcie, tu jest cały czas pod górkę. A tam idą turyści. Jesteśmy zasapani. Tam też przed nami turysta. Idziemy, zobaczymy, gdzie dojdziemy. Zobaczcie na to podejście, jakie jest malownicze, piękne, ale cholernie ciężkie. Ale jest po prostu poszło jak w bajce. Wyszliśmy już ze strefy lasu. Zostało nam ostatnie podejście, jakieś 30 minut, ale zobaczcie, jaki widok już jest stąd. Boże, jak tu jest pięknie. A tam... O, tam jakieś są dwie osoby. Nie wiem, co to jest za szczyt, ale ewidentnie stąd widać, że ktoś tam siedzi. Ktoś się tam wtargał. Ale widoki. No dobra, idziemy na Grześka. Na Grześku wam pokażemy, co się dzieje, bo tam jest ponoć super. Ale już wiatr się zaczyna robić mocniejszy. Tylko, że tam wieje, więc będzie kiepsko słychać. Ale wam nagram. Skrajności. Skrajność. Tu choinka jest zielona. Mój mąż zmęczony. A tu choinka jest białosieńka. Czad, ale zobaczcie, jak ona jest zmrożona. Piękna. Jest hardcore. Panowie na nartach będą stąd zjeżdżać. Myśmy ich mijali na samym początku szlaku. Jesteśmy już na szczycie. Zobaczcie. Zobaczcie.
mega podejście było. Kasanka. I biegasik. Dobra, kochani, my już wracamy do domu. Byliśmy w schronisku. Zjedliśmy, ja sobie zamówiłam bigos, mąż fasolkę po brytańsku. Po brytańsku? Brytańsku? Jak to się mówi? Nie. Tą fasolkę taką, no. I no i oczywiście szarlotkę. Ale ja już się przepchałam, nie dałam rady jej całej zjeść. Także tu wam wstawię zdjęcie. I jak widzicie, dalej pogoda jest przecudna. Przepięknie nam dopisało. Nasz wyjazd walentynkowy się udał. Było bosko, cudownie. Wracamy z nową energią i do działania. Dziękuję wam za te dwa filmy, bo na pewno będą już podzielone. I do zobaczenia. Trzymajcie się, buziaki. Pa. Właśnie tak jak widzieliście, to na Grześka jednak weszliśmy. Najpierw przed znakiem była wojna. Ja miałam więcej argumentów za tym, żeby wrócić jednak do domu. Bałam się, że będziemy za późno. Mąż wyciągnął swoje dzieła. Kłótnia była, ale na Grześka weszliśmy. Było fajnie. Także teraz wracamy do domu.